Witajcie bardzo serdecznie. Zwiedzamy dzisiaj dla Was kolejny użytek ekologiczny, a mianowicie staw Królówka. Powierzchnia tego użytku to niecały hektar, słuchajcie, tylko 0,85 hektara. Powiecie, że to niewiele, ale historia tego miejsca jest niezwykle ciekawa. Jak sobie zobaczymy tutaj, staw ten ma charakter taki niecki, bo musicie wiedzieć, że powstał on na wskutek działalności człowieka, czyli ma pochodzenie antropogeniczne. Co innego, że były tutaj kiedyś i w zasadzie dalej są takie podmokłe łąki. Miejscowa ludność około roku 1953-1958, różnie to się podaje, w każdym razie w latach 60. wydobywała tutaj piasek, bo okazało się, że jest tutaj taka kopalina piasek. No to jak ludność lokalna wzięła na potrzeby budownictwa ten piasek, została dziura. Taka zostawiona dziura w ziemi. Na łące, która jest wilgotna, oczywiście zaczyna nasiąkać wodą. Mamy wody powierzchniowe, one nam podchodzą do góry i wchodzi nam proces tak zwanej sukcesji naturalnej, wtórnej. Czyli znowu widzicie, to co człowiek zabrał kiedyś naturze, dziś natura pięknie sobie zabiera. Na pewno też zastanawiacie się te dziwne odgłosy, no bo tak, sąsiedztwem tego użytka jest taki większy zakład przemysłowy. Podejdźmy pod lustro wody i powiemy sobie coś więcej. Ten staw już tutaj bardzo silnie w tej części nadbrzeżnej zarasta. Zobaczcie, te trawy nam już tutaj wchodzą. O, nawet słyszeliśmy oprócz tych odgłosów tutaj tego zakładu, no to jednak słychać te płazy, słuchajcie. To miejsce generalnie zostało objęte ochroną ze względu na płazy właśnie. Takim charakterystycznym gatunkiem, który tu znajdziecie, jest ropucha szara. Dzisiaj poszukamy tutaj pijanek właśnie płazów bezogonowych. Tutaj ta populacja ma się dość dobrze, jest dość duża. No szacunki sięgają wręcz tysięcy osobników, tak podaje nam literatura. No i zobaczymy, bo słuchajcie, jeszcze jak szukacie kijanek, szukajcie w takich miejscach przybrzeżnych, ale też troszkę dalej od tych traw, od tej roślinności nadbrzeżnej. Wtedy na pewno Wam się uda. Oczywiście kijanki płazów bezogonowych posiadają szereg cech przystosowawczych, bo pamiętajmy, że przecież płazy bezogonowe to są takie organizmy, które potrzebują zarówno to środowisko wodne, jak i środowisko lądowe, a właśnie takie użytki ekologiczne zapewniają świetne warunki. Wróćmy jeszcze do wody. Kijanka. Opływowy kształt ciała, ma też płetwę grzbietową i brzuszną, którą my widzimy jako taki ogonek z fałdem skórnym. No to nic. Ja patrzę tutaj, no i szukam dla Was tych kijanek. Wokół tego statku, tego użytku, wiedzie taka ścieżka. Niepozorna, ale przyjrzyjmy się, z czego jest zbudowana. Pamiętacie, jak na początku filmu mówiłem, że był tu wydobywany piasek? I zobaczcie. Ten piasek jest tutaj wciąż. W takich miejscach, mówiąc o sukcesji naturalnej, tej wtórnej oczywiście, musimy powiedzieć sobie o brzozie. Chociaż brzoza nie jest takim typowym gatunkiem, który właśnie występuje na terenach właśnie stawów, jednak to właśnie ona wchodzi jako taki organizm pionierski, cechuje się krótkim co prawda życiem, no alergicy bardzo jej nie lubią, w
tej chwili już nie nasadza się brzozy oczywiście w mieście, natomiast to ona jako pierwsza bardzo często bierze udział właśnie w tej sukcesji naturalnej. No i tak, tutaj chronione są łęgi olszowo-jesionowe, zresztą jest tutaj bardzo dużo zarówno olszy, jak i jesionu wyniosłego dookoła tego stawku, bo tak jak mówiłem już na początku i wcześniej, jest to teren podmokły, a ta olsza sobie doskonale tutaj radzi. Dotarliśmy do końca tego jakże małego, ale malowniczego stawku. Jest tu bardzo fajny pomost, można sobie usiąść i napawać się widokami matki natury. Bardzo dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i zapraszam na odkrywanie stawu Królówka. Siedząc na tym pomoście, myślę sobie, taki mały staw, jakże wielkie ma znaczenie dla przyrody.